szalejąca na zewnątrz zamieć śnieżna była znakiem rozpoznawczym zimy, która na dobre zagościła na polskiej ziemi. Peryferia miasta i wszystkie zalegające tam domostwa skąpane były w mieni, która całkowicie ograniczała widoczność. Gdzieś wśród nich stał odosobniony budynek, w którym jako jedynym paliły się światła. Wewnątrz mieścił się salon barbershopu. Przed wejściem majaczyła sylwetka młodego, wysokiego mężczyzny palącego papierosa. Dawid był barberem i właśnie oczekiwał na przybycie ostatniego klienta. Koledzy po fachu już dawno zwinęli swoje manatki. Zapewne w tym samym momencie oglądali w telewizji Kevina i pili grzane wino, siedząc sobie wygodnie na kanapach. Dawidowi jednak nie przeszkadzało zamykanie zmiany. Chłopak ubrany był w ciemny podkoszulek i lekko sprane dżinsy. Dygocząc z zimna, zaciągał się po raz kolejny, uwalniając z ust siwe kłęby dymu. Nie zważał zbytnio na mróz panujący na zewnątrz. Szczerze powiedziawszy, miał to gdzieś. Podobnie jak ryzyko zapalenia płuc z tym związane, a to wszystko dlatego, że jego organy odpowiedzialne za oddychanie od jakiegoś czasu trapiło coś znacznie gorszego. Nowotwór, który się tam zagnieścił, rozprzestrzeniał się w zabójczym tempie. Na nieszczęście młodego barbera został zbyt późno wykryty, a lekarze jedynie bezradnie rozkładali ręce. Rak był już w takim stadium, że żadna chemioterapia nie dawałaby chociażby cienia szansy na uleczenie chorego. Dawid był pogodzony ze swoim losem. Doskonale wiedział, że sam jest sobie winien przez swoje uzależnienie od tytoniu. Podobny przypadek spotkał jego ojca 20 lat temu. Staruszek, podobnie jak on sam, nie rozstawał się z paczką papierosów nawet na krótką chwilę. W pewnym momencie barbera dopadł męczący kaszel, który zmusił go do wyplucia niedopałka w zaspę śnieżną. Zakrył ręką usta i czekał, aż ta męczarnia się skończy. Kiedy wszystko ustało, z załzawionymi oczami spojrzał na wewnętrzną stronę dłoni i dostrzegł zalegające tam plamy krwi. Z dnia na dzień jego stan się pogarszał. Wiedział, że nie zostało mu wiele czasu. Jedynie praca pozwalała mu oderwać myśli od tych wszystkich przykrych wydarzeń w jego życiu. Wytarł rękę w chusteczkę i wszedł do salonu. Ciepło panujące w środku było niezwykle przyjemne i momentalnie odzyskał czucie w całym ciele. Podszedł za biurko recepcji i usiadł wygodnie, spoglądając w stronę oszklonych drzwi wejściowych. W panującej na zewnątrz zamieci dostrzegł ciemny kształt, który kierował się w stronę salonu. Kontury zbliżającej się postaci stawały się coraz bardziej wyraźne, aż w końcu przestąpiła ona próg budynku. Był to rosły mężczyzna w średnim wieku. Przyodziany był w długi, ciemny płaszcz, prawie całkowicie pokryty białym puchem. W prawej ręce trzymał długą, mosiężną laskę zakończoną uchwytem w kształcie głowy lwa. Największą uwagę Dawida przykuł wygląd gościa. Jego długie, siwe włosy zaczesane były do tyłu. Na twarzy nie było widać wielu zmarszczek, pomimo upływu lat. Szczupła twarz mężczyzny pokryta była gęstym zarostem. Barber w duchu pomyślał, że facet trzyma się całkiem nieźle. Jeden szczegół wydał się dla chłopaka być dosyć osobliwym. Na nosie nieznajomego osadzone były ciemne, okrągłe okulary. Patrząc na koliste kształty w oprawkach, wygląd przybysza skojarzył mu się z tytułowym bohaterem filmu Leon Zawodowiec. Dawida zastanawiało tylko, po co mężczyźnie okulary przeciwsłoneczne o tej porze roku. Gość otrzepał płaszcz i posłał szeroki uśmiech w stronę barbera, ukazując rzędy śnieżnobiałych zębów. Dzień dobry panu. Byłem umówiony na 21. Mam nadzieję, że nie jestem spóźniony na strzyżenie. W tym samym momencie mężczyzna wyjął z kieszeni płaszcza kieszonkowy zegarek pokryty złotem i spojrzał na jego tarczę. Dawid pomyślał, że prawdopodobnie trafił mu się jakiś nadziany dziwak. Równo 9.
całe szczęście, bo cenię sobie punktualność. Nie chcę się chwalić, ale od jakiegoś czasu to jest moja mocna strona. Dzień dobry, zapewne pan... Barber spojrzał w dziennik, w którym znajdowały się godności zapisanych na wizyty klientów. Pan Zoltan Halal i zgadza się, jest pan umówiony na 21. Zapraszam na trzeci fotel, stanowisko jest już przygotowane. Zoltan ponownie się uśmiechnął i odwiesił płaszcz, po czym żwawym krokiem podążył w kierunku fotela fryzjerskiego i rozsiadł się wygodnie, opierając swoją laskę o ścianę pod lustrem. Po chwili obok niego pojawił się Dawid. Czy życzy pan sobie coś rozgrzewającego do picia? Kawę, herbatę, a może whisky? Dziękuję bardzo, ale chyba obejdzie się. Alkoholu nie tykam już od niepamiętnych czasów. Poza tym nie wiem, co mój szef by na to powiedział. Rozumiem. Chłopak przytaknął i narzucił na klienta fartuch, zapinając go wokół szyi. Wzrok barbera spoczął na ciemnych okularach siedzącego mężczyznę. Może je zdejmiemy? Nie będę panu zawadzać podczas strzyżenia. Nalegam, aby zostały. Tak się składa, że mam jaskrę i jasno oświetlone pomieszczenia rażą mnie w oczy. No dobrze. Dawid wzruszył ramionami. Byliśmy umówieni na kombo, czyli fryzura plus broda. Dokładnie tak. Odpowiedział Zoltan. Zaczniemy więc od włosów. Co więc dzisiaj robimy? W ostatnim czasie trochę zaniedbałem te moje włosiska, więc przydałoby się trochę odświeżyć mój wygląd. Poproszę Quiffa, a boki i tył zetniemy na zero. Robi się. Młody barber sięgnął po golarkę i zabrał się do pracy. Tak swoją drogą proszę nie zwracać się do mnie pan, po prostu Zoltan. Jasne, Zoltan. U mnie też obędzie się bez zbędnych ceregieli. Nazywam się Dawid. Miło cię poznać, Dawidzie. Długo już tu pracujesz? Mężczyzna próbował najwyraźniej przełamać pierwsze loty. Około 2 lat. Na studiach mi nie szło, więc postanowiłem rozejrzeć się za robotą i tak trafiłem tutaj. Rozumiem. Mi również nie było pisane wyższe wykształcenie, ale tak z biegiem czasu myślę, że moje życie potoczyło się całkiem nieźle. Czym się właściwie zajmujesz, Zoltan? Wspominałeś coś o przełożonym i jego niechęci do spożywania alkoholu przez pracowników. Zgaduję, że często wyjeżdżasz na delegację. Dokładnie tak. Ostatnimi czasy kumuluje się u nas sporo wyjazdów w różne zakątki ziemi, więc praca cały czas wre. A co to dokładnie za firma, dla której pracujesz? Dopytywał zaciekawiony Dawid. Powiedzmy, że zasoby ludzkie. Odpowiedział mężczyzna i napotkawszy wzrok barbera w odbiciu lustra, uśmiechnął się. Czyli interes się kręci. Sądząc po tym, jak się nazywasz, to zgaduję, że nie jesteś z Polski, prawda? Otóż to! Pochodzę ze wschodnich Węgier, a dokładnie okolic Debreczyna. Może nazwa miasta obiła ci się o uszy? Jeśli mam być szczery, to Węgry kojarzą mi się tylko z ostrymi przyprawami i Budapesztem. W odpowiedzi Zoltan roześmiał się głośno w tak dziwny i złowieszczy sposób, że Dawid poczuł gęsią skórkę na całym ciele. Oj tak, nasze dania i przyprawy są powszechnie znane, a stolica mojego kraju jest jednym z największych i najpiękniejszych miast Europy. Też tak słyszałem. Szkoda, że nie będzie mi pisanego odwiedzić. Na twarzy siedzącego mężczyzny pojawiło się zmartwienie. Co przez to rozumiesz, Dawidzie? Tak się składa, że mam zaawansowanego raka płuc i na chwilę mogę wykitować, ale nie chcę robić tutaj z siebie jakiegoś męczennika. Może cię to kompletnie nie interesować. Nie bądź niemądry. Oczywiście, że mnie interesuje. Zależy mi na ludziach i zawsze chętnie ich wysłucham. Jak się z tym czujesz? Jeśli masz potrzebę porozmawiać na ten temat, to śmiało. Słuchając ostatnich wypowiedzianych zdań, Dawid poczuł się jak na wizycie u psychologa. Brakowało tylko, żeby przytargać tutaj kozetkę i zacząć opowiadać o tym, jak tam jego samopoczucie i o innych tego typu bzdetach. Szczerze powiedziawszy, czuję się tragicznie. Wyobraź sobie, że z dnia na dzień jest coraz gorzej.
Nieustannie męczy mnie kaszel, czuję większy ból w klatce piersiowej, a także źle sypiam, bo budzę się z dusznościami. Tak jak wspominałem, to nie jest raczej temat na pogawędkę, szczególnie z klientem. Doskonale cię rozumiem i wybacz, jeśli okazałem się wścibski. Zoltan poczuł wyraźną skruchę. Nie no, coś te, nic się nie stało, poza tym to ja sam zacząłem ten temat. Przez chwilę w salonie nastała niezręczna cisza, słychać było tylko świst wiatru na zewnątrz. Dawid postanowił zmienić temat rozmowy na coś przyjemniejszego. To jakaś pamiątka rodzinna? Barber wskazał ruchem głowy na opartą o ścianę laskę. Tak, ten kostur przekazywany jest u mnie z pokolenia na pokolenie, z dziada pradziada. W końcu trafił do mnie. Niestety, nie było mi pisane oddać go dalej, jako że nie mam potomka. Nigdy nie mów nigdy, Zoltan. W końcu tego kwiatu jest pół światu. Mężczyzna pokręcił przeczącą głową. Nie, Dawidzie. Miałem żonę i to naprawdę piękną, ale pech chciał, że poroniła. Ta tragedia niestety nas poróżniła i byliśmy zmuszeni się rozstać. Drugiej takiej już nie znajdę. Pozostaje mi już tylko praca, której mogę się oddać. Bardzo mi przykro. Nie dajesz sobie drugiej szansy na szczęście. Jako facet prezentujesz się całkiem nieźle. Myślę, że możesz jeszcze... Wykluczone! Przerwał mu Zoltan. Tak jak wspominałem, to jedyna kobieta, którą kocham i nie planuję po raz kolejny się z nikim wiązać. Poza tym nawet, gdybym chciał, to za późno na to. Dawid poczerwieniał na twarzy. Nie chciał w żaden sposób urazić swojego klienta. Wybacz, nie chciałem cię w żaden sposób urazić, tłumaczył się młody barber. Nic nie szkodzi. Mamy remis w poruszaniu niewygodnych dla siebie tematów. Na te słowa oboje się zaśmiali. Dawid czuł, że rozmowa z Zoltanem sprawia mu przyjemność. W mężczyźnie było coś, co budziło zaufanie chłopaka. Kto wie, może jak trochę dłużej jednak pożyję, to zostaniemy dobrymi kumplami, pomyślał barber. Co symbolizuje ta lwia głowa na twojej lasce? W naszych stronach nazywamy to kosturem, a lew symbolizuje godło mojej rodziny. Moi przodkowie tak naprawdę wywodzą się z Wołoszczyzny, a stamtąd wyemigrowali do księstwa węgierskiego, gdzie osiedlili się już na stałe i stopniowo poszerzali swoje wpływy. Można powiedzieć, że w moich żyłach płynie krew prawdziwego Wołocha. Szczerze powiedziawszy, ten region niewiele mi mówi. Nie wiem nawet, gdzie się znajduje. Wołoszczyzna to kraina, która znajduje się w południowych Karpatach. Obejmuje Rumunię i część Mołdawii. W sumie nikt już jej tak nie nazywa. Z tego, co opowiadasz, Zoltan, wychodzi na to, że pochodzisz ze szlacheckiej rodziny, prawda? Nie chcę być niegrzeczny, ale w takim wypadku musisz mieć chyba pieniądze pod dostatkiem. Po co ci w takim razie praca, szczególnie w delegacji? Starszy mężczyzna poprawił się w fotelu. Widzisz, mimo dobrobytu, w jakim przyszło mi żyć, nigdy nie stroniłem od ciężkiej pracy. Ba, wręcz brzydzę się ludźmi, którzy od niej uciekają. Poza tym nie mógłbym sobie wyobrazić przeżycia nawet jednego dnia, nie robiąc nic pożytecznego. To byłoby po prostu nudne życie, nie sądzisz, Dawidzie? Zapewne masz rację, ale jakby dłużej nad tym... Chłopaka nagle dopadł ostry kaszel, dlatego musiał oddalić się od swojego klienta i zasłonić usta ręką. Wszystko w porządku? Zapytał zmartwiony Zoltan. Może chcesz zrobić sobie jakąś przerwę? Nie trzeba, już powoli przechodzi. Barber wyprostował się, wyjął chusteczkę i wytarł krew z wewnętrznej strony dłoni. Po chwili wrócił na stanowisko. Jego twarz była cała czerwona, a do oczu napływały łzy. Milczenie zapadło na dobrych 10 minut. Dawid powoli kończył pracę nad fryzurą. Kiedy się z nią w końcu uporał, otrzepał triumfalnie ręce. Voilà! Życzysz sobie coś na włosy, żel, pasta czy może puder? Proponuję ten ostatni, pozwoli na łatwiejsze ich układanie. Zdam się na ciebie, mój drogi.
Dawid w odpowiedzi kiwnął głową i sięgnął po plastikowy, podłużny pojemnik stojący na jednej z półek. Uniósł go nad głowę klienta w pozycji horyzontalnej i kilka razy postukał palcem. Ze środka wydobył się biały proszek, który po chwili pokrył większość powierzchni włosów Zoltana. Kiedy skończył, odstawił zbiornik na miejsce i zaczął układać fryzurę gościa. Wprawione ręce barbera szybko uporały się z robotą. W odbiciu lustra pojawił się zupełnie inny mężczyzna. Krótko ostrzyżona głowa z grzywką postawioną do góry zastąpiła zaczesane do tyłu długie włosy. Dawid przez jakiś czas obserwował swoje dzieło i pomyślał w duchu, że klient wygląda teraz dużo bardziej świeżo. Zupełnie jakby ubyło mu lat. Uważał, że mimo tylu wiosen na karku, Zoltan jest całkiem przystojny. Starszy mężczyzna przeglądał się w odbiciu, kręcąc głową to w lewą, to w prawą stronę. Kiedy skończył oględziny, uniósł kciuk do góry, delikatnie się uśmiechając. Świetna robota! Widać, że trafiłem na prawdziwego fachowca. Miło mi to słyszeć, powiedział Dawid, po czym opuścił oparcie fotela do pozycji poziomej. To co robimy z brodą, ser? Myślę, że porządnie ją zgolimy. Jej długość już zaczyna mi doskwierać. Przytniemy ją na jakieś 3 mm w szpic. Klient wskazał palcem boki bujnego, siwego zarostu. Dobra, w takim razie zabieramy się do roboty. Młody barber ponownie sięgnął po golarkę, którą przyłożył do brody Zoltana. Zazwyczaj przy takiej operacji barberzy kładą ręcznik na oczy swoich klientów, aby podczas golenia żaden ostry włosek nie dostał się w niepowołane miejsce. Zważając jednak na fakt, że gość nie rozstawał się ze swoimi ciemnymi okularami, Dawid uznał, że daje mu to wystarczającą ochronę. Drogi Dawidzie, zaczął starszy mężczyzna. Jako że opowiedziałem ci nieco o swoich przodkach, może ty zechciałbyś podzielić się informacjami o swojej rodzinie? No cóż, o przodkach nie mam zbytnio co opowiadać, bo nie znam dokładnie ich historii. O dziadkach też się nie wypowiem, bo zmarli zanim się urodziłem. Mogę jedynie powiedzieć co nieco o moich rodzicach. Barber odsunął golarkę, którą zaczął czyścić pędzelkiem z zalegających tam włosów. Ojciec był grubą rybą. Zajmował stanowisko prezesa w sporej firmie farmaceutycznej, natomiast matka była kurą domową. Mogę spytać, czemu mówisz o nich w czasie przeszłym? Zapytał zaciekawiony Zoltan. Tak się składa, że tata odszedł z tego świata jakieś 2 dekady temu, kiedy byłem jeszcze dzieckiem. Zmarł na raka płuc, podobnie jak ja, kopcił jak parowóz. Dawid zaśmiał się pod nosem i pokręcił głową. Cóż za ironia, że mnie też czeka ten sam los. A co z twoją matką? Mama źle zniosła śmierć ojca. Kompletnie się tym załamała i strasznie podupadła na zdrowiu. Po dziś dzień pamiętam dźwięk płaczu dochodzący zza drzwi jej sypialni każdego wieczoru. Z tygodnia na tydzień była w coraz gorszym stanie. Kobieta, którą pamiętałem jako tętniącą życiem i wiecznie uśmiechniętą, nagle stała się mizerna i blada, a zarysowane cienie pod oczami dodawały jej lat. Z biegiem czasu poza sobą zaczęła zaniedbywać również mnie, dostałem się więc pod opiekę wujka. Jakiś czas później mama zginęła w wypadku. Potrącił ją samochód na przejściu. Jakiś pijaczek pomyślał sobie, że fajnie będzie pojeździć pod wpływem. Pech chciał, że akurat wtedy, kiedy moja matka zdecydowała się w końcu wyjść z domu. Z rodziny został mi już wtedy tylko wujek, ale nie mieliśmy dobrego kontaktu. Oczywiście zajmował się mną najlepiej jak potrafił. Nigdy niczego mi nie brakowało, ale nie rozmawialiśmy za dużo i nie było mi dane lepiej go poznać. Jakiś czas temu wyprowadziłem się od niego i znalazłem swoje gniazdko. Nie był nawet szczególnie smutny z powodu mojej przeprowadzki. Zdobył się jedynie na pożegnalny uścisk dłoni i wymuszony uśmiech. W międzyczasie podjąłem studia, ale szło mi tak jak po grucie. Postanowiłem więc obrać inny kierunek. Odbyłem kilka szkoleń, między innymi z fryzjerstwa.
Jak się okazało, zabawa w Barbera kręciła mnie najbardziej. Przez nieustanny stres, który towarzyszył mi w życiu, paliłem nałogowo papierosa. Niestety, w końcu się to zemściło i niedawno dowiedziałem się, że mam raka. Gnój rozwinął się szybko w moich płucach i pożera mnie coraz bardziej. Nie wiem nawet, kiedy wykituje. Dawid dostrzegł, że Zoltan sprawiał wrażenie skonsternowanego jego opowieścią. Wybacz, nie powinienem się aż tak uzewnętrzniać. Takie biadolenie może cię kompletnie nie interesować. Nie masz za co przepraszać. Jeśli chcesz się jeszcze czymś podzielić, to śmiało. Potraktuj mnie jak dobrego przyjaciela, który zawsze cię wysłucha. Młody barber odstawił pędzelek i wrócił do pracy nad brodą swojego gościa. Wiesz co, Zoltan? Jedna rzecz przez te wszystkie lata nadal nie daje mi spokoju. Cóż takiego, Dawidzie? Kiedy byłem nastolatkiem, zainteresowałem się okolicznościami, w jakich umarł mój staruszek. Popytałem wuja i byłych współpracowników ojca. Okazało się, że w dniu śmierci staruszek był akurat w biurze. Z opowieści dowiedziałem się, że zawsze uchodził za upartego człowieka i mimo pogarszającego się stanu zdrowia zdecydował się pójść do pracy. Miał zaplanowaną rozmowę z pewnym klientem. Mówili, że był to jakiś gość z południa Europy i nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie wydarzenia, które miały miejsce nieco później. No więc trochę zeszło na rozmowie ojca z potencjalnym usługobiorcą. Przesiedzieli w swoim towarzystwie kilka dobrych godzin. Kiedy w końcu wyszli, ojciec sprawiał wrażenie markotnego. Szedł z gościem po korytarzu wpatrzony w ziemię i nic nie mówił. Po jakimś czasie skierowali się do jednego z pomieszczeń, gdzie zatrzasnęli za sobą drzwi. Nie wychodzili stamtąd przez długi czas. Kiedy nadeszła godzina zamknięcia firmy, jeden z pracowników ojca zaniepokoił się faktem, że ojciec spędza z nieznajomym tak wiele czasu. Wszedł do pomieszczenia, do którego wcześniej weszli obaj mężczyźni i doznał szoku na widok martwego ciała swojego szefa. Właśnie wtedy rak dopadł go na dobre. Nikt jednak nie potrafił wyjaśnić, co stało się z tamtym drugim człowiekiem. Nikt nie przypomina sobie, aby opuszczał pokój. Wszystko wskazywało na to, że rozpłynął się w powietrzu. Na początku podejrzewano go nawet o morderstwo, jednak brak jakichkolwiek śladów oraz sekcja zwłok nie wykazały, aby do śmierci ojca przyczyniły się osoby trzecie. Tego ostatniego w życiu ojca klienta nigdy nie odnaleziono i to wydaje mi się bardzo dziwne. Myślisz, że był kimś innym niż tym, za kogo się podawał? Zapytał w końcu Zoltan. Nie mam zielonego pojęcia. Dawid wzruszył ramionami. Kimkolwiek był, wywołał nie lada zamieszanie swoim zniknięciem, ale cóż, było minęło. Barber odstawił golarkę i sięgnął po leżącą obok brzytwę, którą przed użyciem należycie odkasił. Teraz ogarniemy trochę linię zarostu i kończymy. Tak swoją drogą, Zoltan, to może ty opowiesz mi coś o swoich rodzicach? Słyszałem już od ciebie co nieco o przodkach, ale o nich nic nie wspominałeś. Niestety los chciał, że podobnie jak twoi rodzice, moi również od dawna już nie żyją. Z tą różnicą, że utraciłem ich, kiedy byłem już dorosłym mężczyzną. Miałem jakieś 18, może 19 lat. Mieszkaliśmy w sporym pałacu u Ulieta, niedaleko Debreczyna, który rodzice odziedziczyli po dziadkach. Mimo pokaźnego majątku, który im przypadł, nie stronili od ciężkiej pracy. Ojciec poszedł na studia prawnicze, a po ich ukończeniu był częstym gościem w salach sądowych podczas rozpraw. Matka natomiast była szwaczką. Oboje zginęli w wypadku samochodowym. Teraz Pan Bóg ma ich w swojej opiece. Po ich śmierci odziedziczyłem pałac, cały majątek, podobnie jak i ten kostur. Zoltan wskazał palcem na opartą o ścianę laskę. Zdecydowałem się jednak sprzedać rezydencję i ruszyć swoją ścieżką. Rodzice nauczyli mnie, że ciężka praca jest podstawą do osiągnięcia sukcesu. Ruszyłem więc na zachód, do wielkiego miasta i rozpocząłem edukację.
Po jej ukończeniu szybko znalazłem pracę, no i poznałem kobietę swojego życia. Niestety, nie było nam pisane bycie razem. Bardzo mi przykro z tego powodu. Widać, mamy ze sobą coś wspólnego. Z tą różnicą, że ty masz wyższe wykształcenie w przeciwieństwie do mnie. Zaśmiał się Dawid. Mój drogi, to, jaką kto obierze drogę, nie określa, jakim jest człowiekiem. Najważniejsze, abyś był dobry dla otaczających cię ludzi i tyle. Trzeba cieszyć się życiem, ile się da. Nigdy nie wiadomo, kiedy się z nas ulotni. Masz rację. Muszę przyjąć twoją radę, szczególnie, że nie zostało mi zbyt wiele czasu. Jeszcze parę ciachnięć i gotowe. Jasna cholera, przyciąłem cię. Czekaj, zaraz to opatrzę. Dawid sięgnął po jedną z chusteczek, którą już miał przyłożyć do rany, gdy zobaczył coś, co wprawiło go w nie lada osłupienie. Z powstałego na poliku nacięcia nie sączyła się żadna krew. Dla barbera, który strzegł już niejednego klienta, wydało się być to co najmniej osobliwym zjawiskiem. Dostrzegł również coś jeszcze. Coś w wyglądzie swojego klienta, ale nie wiedzieć czemu wcześniej nie zwrócił na to uwagi. Mimo tego, iż cały czas znajdowali się w ogrzewanym salonie, skóra na twarzy Zoltana pozostawała cały czas blada jak papier. Dawid obserwował to zjawisko z otwartymi szeroko oczami. Obie ręce, w których trzymał brzytwę i chusteczkę, drżały mu mimowolnie. Wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Siedzący w fotelu gość ponownie się uśmiechnął, ukazując śnieżno-białe zęby. Barber z trudem przełknął ślinę i zmusił się do odpowiedzi. Tak, wszystko w porządku. Fałszywy alarm. Już powoli kończę robotę. Dawid szybko dokonał ostatnich szlifów na brocie Zoltana. Nagle, po tym co zobaczył, chciał czym prędzej pozbyć się swojego gościa. Po skończonej pracy odkaził twarz klienta wodą kolońską i nałożył olejek na brodę. Dobrnęliśmy do końca. Dziękuję ci bardzo za poświęcony czas, no i miłą pogawędkę, rzecz jasna. Powiedział młody barber z wymuszonym na twarzy uśmiechem. Ja tym bardziej, Dawidzie. Mamy jeszcze jedną ważną sprawę do omówienia, ale to już po rozliczeniu się za usługę. Chłopak poczuł nagle nieprzyjemny ucisk w żołądku. Poczuł nagłe osłabienie, a cały świat zawirował mu przed oczami. Cholera jasna! Krzyknął Dawid, krztusząc się kaszlem, który był w tamtym momencie nie do zniesienia. Zapraszam w takim razie do uiszczenia zapłaty. Mężczyźni skierowali się do kasy. Klient zapłacił z nadwyżką, tłumacząc się tym, że tak dobrze wykonane usługi trzeba dodatkowo nagradzać. Dobra, Zoltan, czas wyłożyć kawę na ławę. Co to za sprawa i czego tak naprawdę ode mnie chcesz? W tym samym momencie wiatr na zewnątrz przybrał na sile, a jego świst przypominał zawodzenie udręczonych zjaw. Drogi Dawidzie, jesteś dobrym człowiekiem, którego spotkał niefortunny los. Nie masz się jednak co martwić. Marta i Piotr już na ciebie czekają. Co? Coś ty powiedział? Barber poczuł, jak uginają się pod nim kolana. Oparł się o ścianę za nim, aby nie upaść. To imiona moich rodziców. Skąd wiesz, jak się nazywają? Kim ty do diabła jesteś? W odpowiedzi Zoltan po raz pierwszy tamtego wieczoru zdjął okulary. Drzwi salonu otworzyły się z łoskotem, wpuszczając do środka gęsto padający śnieg. Dawid na widok oblicza swojego gościa próbował nieudolnie zdusić krzyk przerażenia. W tamtym momencie zobaczył trzy ziejące czernią otwory. Jeden z nich stanowił mrok nocy, który ukazał się w miejscu otwartych drzwi. Pozostałe dwa stanowiły oczodoły Zoltana, które pozbawione były gałek. Po chwili drzwi od salonu zamknęły się z powrotem, jak za sprawą jakiejś niewidzialnej siły. Wiem, że może być to dla ciebie naprawdę ciężka sytuacja. Zaczął tajemniczy przybysz. Jak najbardziej rozumiem twoją reakcję. Tak się składa, że celem mojej wizyty byłeś głównie ty, Dawidzie. Ale jak to? Nie rozumiem. Barber ledwie powstrzymywał łzy przerażenia. Dzisiaj pisane jest ci umrzeć. Twój rak dopiął swego
i odejdziesz z tego świata. Stanie się to dokładnie tego wieczoru. Mam cię zabrać ze sobą. Jesteś śmiercią? Różnie nas nazywają. My wolimy określać się mianem wysłanników. Jest nas tak naprawdę dużo więcej. Każdy z nas przychodzi po ludzi, którzy mają umrzeć w taki sposób jak dany wysłannik. Tak więc ci, co zginęli w jakimś wypadku, przychodzą po tych, którzy umierają w jakiejś katastrofie. Ofiary przemocy zabierają tych, którzy giną w podobnych okolicznościach. Mi akurat przypadają ludzie trapieni przez ciężkie choroby lub jakieś defekty w zdrowiu. Taki układ mi pasuje, bo dzięki temu mam okazję z nimi porozmawiać i ich lepiej poznać przed wyprawą do Stwórcy. A więc umarłeś na skutek jakiejś choroby, jeżeli dobrze rozumiem. Tak przynajmniej wynikałoby z tego, co mówisz. Dawid, sparaliżowany strachem, ledwie zdołał dobrać odpowiednie słowa. Dokładnie tak. Umarłem w 1959 roku na raka trzustki. Miałem wówczas 45 lat. Wiedziałem, że prędzej czy później przyjdzie na mnie czas. Przyznam ci szczerze, że nie byłem szczególnie przygnębiony z tego powodu. Prowadziłem życie samotnika po tym, jak rozstaliśmy się z żoną. Czekałem tylko niecierpliwie na nadejście tego momentu. W dniu mojej śmierci przybył po mnie lord McKelly, mój poprzednik. Jak przystało na Brytyjczyka, nie grzeszył on poczuciem humoru. Właśnie, mówisz o kimś pełniącym rolę wysłannika przed tobą. W głosie Dawida słychać było, że przynajmniej na chwilę zdołał powstrzymać emocje. Kto w takim razie wyznacza wam taką rolę i jak długo trwa... No nie wiem sam, jak to nazwać. Kadencja? Ten u góry oczywiście. Zoltan wskazał palcem do góry, a wzrok Barbera powędrował również w tamtym kierunku. Jak to ująłeś? Kadencja! Każdego z nas trwa 100 lat i to Bóg decyduje, kto dalej przejmie ten obowiązek. Gdy przybył po mnie lord McKelly, mijał wówczas równo wiek jego służby. Po moim przybyciu do Królestwa Niebieskiego zostałem nominowany przez Stwórcę na kolejnego z wysłanników. Od tamtego momentu przychodzę po ludzi, którym pisane jest umrzeć, podobnie jak mi, na wskutek ciężkich chorób. W tamtej chwili w głowie Dawida wszystko zaczęło układać się w logiczną całość. To ty! Ty przybyłeś tamtego dnia do mojego ojca, podając się za jednego z klientów i zabrałeś go ze sobą. Bystry z ciebie chłopak, Dawidzie! Zgadza się! Przybyłem po twojego ojca, ale tak jak wspominałem wcześniej, lubię poznawać ludzi, zanim przyjdzie mi wykonać swoją powinność. Odbyliśmy bardzo miłą rozmowę. Opowiadał dużo o tobie i twojej matce. Bardzo was kochał. Podobnie jak w twoim przypadku, bardzo mi było przykro, że musiałem go ze sobą zabrać. Jak znajdę wolną chwilę, to często odwiedzam twoich rodziców. Z twoim ojcem zazwyczaj grywamy sobie w szachy. Zawsze ze mną wygrywa, nie mam pojęcia, jak on to robi. Gdy dowiedziałem się, że nadchodzi koniec twojego żywota, odbyłem z nimi rozmowę na twój temat. Czekają na ciebie. Zoltan posłał chłopakowi nieśmiały uśmiech. Czy ja, aby na pewno trafię do nieba? A co jak czeka mnie jednak piekło? W głosie Dawida dało się usłyszeć wyraźne zwątpienie. Nic z tych rzeczy. Gdyby tak rzeczywiście było, to nie zjawiłby się po ciebie żaden z wysłanników. Po prostu umarłbyś i tyle. Mężczyzna wzruszył ramionami. Diabeł po prostu czeka na swoich przyszłych męczenników. Ile jeszcze mam czasu? Zoltan wyjął z kieszeni zegarek i sprawdził godzinę. Mamy jeszcze 20 minut do północy. Musimy się uporać przed rozpoczęciem kolejnego dnia. Zamknę tylko salon, dobrze? Oczywiście. Mężczyzna delikatnie się uśmiechnął. Dawid podszedł do drzwi wejściowych zakładu i zamknął je na klucz. Chrząst zamka to prawdopodobnie ostatni z dźwięków, jakie przyjdzie mu usłyszeć w swoim życiu. Jego wzrok powędrował w kierunku okna. Pogoda trochę się uspokoiła i na zewnątrz pruszył śnieg. Dla młodego Barbera to był przepiękny widok. Jakże żałował, że dopiero teraz zdołał go docenić. Dawidzie, czy wszystko w porządku? Dobiegł pełen przejęcia głos zza jego pleców.
Chłopak odwrócił głowę w kierunku mężczyzny, trzymającego w jednej z dłoni laskę przeozdobioną w głowę lwa. Czy to będzie bolało? Zoltan pokręcił przeczącą głową. Nic a nic! Nie musisz się niczego obawiać. Jesteś gotów? Dawid odpowiedział skinieniem głowy i razem z gościem udali się do pomieszczenia pełniącego rolę zaplecza dla pracowników, zamykając za sobą drzwi. Następnego dnia o poranku pod barbershop zajechał pierwszy z samochodów. Wysiadł z niego otyły mężczyzna, na głowie którego widać było wyraźne zakola. Grzegorz, właściciel salonu, zbliżał się do drzwi wejściowych, dużymi krokami omijając spore zaspy śniegu. Pogoda była dużo lepsza niż wczoraj, więc nie miał najmniejszych problemów z dojazdem. Wyjął z kieszeni klucze i przekręcił je w zamku. Po wejściu do środka odwiesił płaszcz na wieszaku i skierował się na zaplecze, aby zaparzyć sobie kawę, tym samym dostarczając sobie odpowiednią dawkę kofeiny. Po wejściu do pomieszczenia zapalił światło i na widok, który tam zastał, zamarł w bezruchu. Kiedy w końcu odzyskał władzę nad swoim ciałem, czym prędzej opuścił pokój i chwycił za słuchawkę telefonu, wybierając numer pogotowia ratunkowego. Na zimnej, wyłożonej kafelkami podłodze leżało zastygłe w bezruchu ciało jednego z jego pracowników, Dawida. Jak się dzisiaj czujesz, piesku? Zapytała Zofia, opiekunka schroniska dla zwierząt, głaszcząc jednego ze swoich podopiecznych. Czworonóg w odpowiedzi szczeknął kilkukrotnie. Kobieta kochała swoją pracę i całkowicie się jej oddawała. Nic nie sprawiało jej takiej radości jak obcowanie ze zwierzętami. Ich towarzystwo dodawało jej siły każdego dnia, zwłaszcza po licznych wizytach na chemioterapii. Tak już jest w życiu, że choroba nie wybiera. Dzień dobry! Dobiegł ją nagle męski głos. Kobieta wstała i popatrzyła na przybysza. Był to mężczyzna w średnim wieku, całkiem przystojny. Siwe włosy i równo przystrzyżony zarost dodawały mu urotę. W ręce trzymał dziwną laskę przyozdobioną w głowę jakiegoś zwierzęcia, chyba lwa. Ciemne okulary, które miał na nosie, odbijały promienie słoneczne. Dzień dobry, w czym mogę panu pomóc? Poszukuję przyszłego współlokatora. Widzi pani, mieszkam w całkiem sporym domu i doskwiera mi samotność. Przyda mi się miłe towarzystwo czworonoga. Zwierzaki potrafią wnieść coś pozytywnego do naszego życia, niezależnie od tego, jakie ono jest. Chętnie pana oprowadzę i przedstawię naszych pupini. Żaden tam pan. Proszę wybaczyć moje maniery. Powinienem się przedstawić. Nazywam się Zoltan Halal. Mężczyzna wysunął rękę w stronę kobiety. Zofia Zawadzka. Kobieta uścisnęła dłoń przybysza. Sądząc po tym, jak się nazywasz, chyba nie jesteś z tych rejonów, prawda? Gość w odpowiedzi tylko się uśmiechnął. Autor opowiadania, Michał Lubocki. Czytali Straszne opowieści oraz Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Sebastian Król, Gregorikos, Lucky Gusi, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Fra Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalnisz, Gons, Ryu.pl, Nuspar, Mariusz Śnieżko, Mroczne Masło oraz Bartek Koziara. Do usłyszenia.